Jest niedziela, godzina 10:35, w Wiśle powolutku wstaje niedziela i wstaje dzień konkursu indywidualnego na skoczni w Wiśle Malince, skoczni oczywiście imienia Adama Małysza. My znajdujemy się przy naszym penthouse, w którym mam przyjemność spędzać tutaj noce i czasami dnie, ale głównie dnie. Też noce też, no już jak to się mówi. W living roomie się siedzimy, a potem trzeba iść spać. Tutaj za moimi plecami są schody na tak zwany taras, ale z racji na niskich temperatur raczej tam nie siedzimy. A tutaj spróbuję przesunąć w drugą stronę, no właśnie, tu. Tu znajdują się drzwi, tutaj tak dalej, wiadomo. No tu jest okno, a tam są drzwi. Drzwi wejściowe. Na pewno z bardzo dobrego sklepu. Takie, które się otwierają i które się zamykają. Wyposażony w specjalny system w tej wewte, także bardzo dobre drzwi. No i tutaj lekki taki spacerek, tak zwany obchód rozruchowy, myślę, że sobie zrobimy. No i pokażę wam mniej więcej tutaj te dzielnice, jak to wszystko wokół naszego penthouse'u wygląda. Także zapraszam na cały dzień, na niedzielę, która miejmy nadzieję, że będzie dla nas, jak śpiewał klasyk, no i oczywiście na kolejnego vloga. Pierwsza rzecz jest taka, że spadł śnieg dzisiaj w nocy, po raz pierwszy odkąd tutaj jestem, bo wczoraj czy przedwczoraj, tak jak widzieliście, no tego śniegu było niewiele, no głównie na skoczni, na której śnieg być musi, ale dookoła raczej takie kolory brązowo-zielone dominowały, a tutaj jest biało, zresztą widać to za moimi plecami. Znajdujemy się de facto w takiej poddzielnicy Wisły, która nazywa się Jawornik, wzięła swoją nazwę od też będącego tutaj nieopodal potoku. O tej samej nazwie, który jest dopływem Wisły, to więc widać, że tutaj to jest taka rzecz powszechna, bo Malinka to też jest taki potok, taka mała rzeczka wpływająca do Wisły, no i mamy Wisłę Malinki, mamy Malinkę, mamy Wisłę Jawornik. Rozciągnięta bardzo jest Wisła, ponieważ to też trochę inaczej niż w Zakopanem, gdzie jednak wszędzie jest w miarę blisko, Skorpówek na skocznie, dookoła są te różne tam pensjonaty też, więc jak przyjeżdżamy do Zakopanego, to nie jest trudno, powiedzmy, wieczorem po zawodach kursować między różnymi pensjonatami i zacieśniać znajomości również między redakcjami, bo o tym warto pamiętać, że TVN, TVP, Eurosport, wiadomo, różne są te stacje pokazujące skoki, czasem jest rywalizacja, ale tak naprawdę, no, gdy zawody się kończą, no to wszyscy razem pijemy sok jabłkowy i to nie jest tak, że tutaj wszyscy się muszą zwalczać nawzajem, tylko zalecałbym trochę więcej spokoju, czasami patrząc na niektóre twitterowe sytuacje, ale to tak na marginesie. Tutaj jest inaczej, no mamy 3 km, 3,5 km do hotelu Głębiewskiego, gdzie śpią skoczkowie. I gdzie śpi też na przykład Wiktor Pękala i Wiktor Węgrzykiewicz, czyli nasi przedskoczkowie, których serdecznie pozdrawiam, i Wiktor Fickowski, i innych przedskoczków też pozdrawiam. Natomiast do samej skoczni jest około 12 km, więc tutaj trzeba wszędzie jeździć samochodem, czy raczej no powinno się, no oczywiście no można by było do Gołębia dojść piechotą, no 40 minut, czemu nie, ale wiadomo, że też to jednak jest nieco uciążliwe. Za mną pojechał właśnie samochód, można powiedzieć, w kierunku miasta, w kierunku cywilizacji, ale oczywiście tak z przymrużeniem oka, no bo cywilizację mamy również tutaj bardzo ładną, bardzo klimatycznie wyglądającą już po tym, jak spadł śnieg. Natomiast oczywiście w tamtą stronę to jest kierunek do centrum Wisły, kierunek na skocznie. Oczywiście tam, tak jak mówiłem, no trzeba jeszcze daleko swoje wyjechać czy przejść, ale no właśnie tu jest ten rozstaj dróg, gdzie my podchodzimy pod górę, no i podjeżdżamy, tak, a później właśnie zjeżdżamy już tutaj na dole w kierunku na przykład rynku, tej ulicy, na której byłem wczoraj, i tak dalej, i tak dalej. Już jesteśmy pod skocznią, oczywiście bezzmiennie imienia Adama Małysza, tutaj absolutnie nie ma żadnych zmian i pewnie nie będzie, w końcu Adam Małysz to Wisła, a Wisła to Adam Małysz, ale dzisiaj liczymy na to, że też Wisła po raz kolejny będzie Kamilem Stochem, ponieważ Kamil Stoch tutaj aż 5-krotnie z tobą na podium, no i na pewno ma chrapkę na to, żeby dzisiaj zrobić to ponownie, mimo tego, że ten początek sezonu, no i wczorajszy konkurs drużynowy, wiemy, że taki nieinwazyjny dla reprezentantów Polski. Za mną znajduje się tak zwany jeden z najpopularniejszych sektorów tutaj do obserwowania skoków narciarskich, czyli sektor
sektor leśny, sektor pagórkowy, sektor tak zwany przyrodniczy, no czyli po prostu ludzie sobie wchodzą no, po śniegu dzisiaj, no bo śnieg spadł w nocy świeży, to też warto właśnie cały czas wspominać, co też tutaj pomaga na zeskoku. Ten zeskok nie jest już taki twardy jak był wcześniej, zawodnikom będzie trochę łatwiej lądować. Ostatni dzień rywalizacji w Wiśle, ale to, że ostatni, to nie znaczy, że jakiś najmniej oblegany, bo tych kibiców jest tutaj mnóstwo. Jest Maciek, którego możecie znać na kanale sportowym, się już pojawia w moich vlogach też niewyraźnie o sporcie, YouTube. Człowiek z Zakopanego. Cześć Maciek. Tak, człowiek z Zakopanego, pierwszy raz na szkołach w Polsce, co ciekawe. Pierwszy raz na szkołach w Polsce? Nie no, w Wiśle który raz jesteś już, tak? Liczysz czy nie liczysz? Pierwszy. A. Za granicą byłem na szkołach. Okej, a gdzie byłeś za granicą? Bischofshofen, na turnieju skreskowskim, Mistrzostwa Świata Zeppel, ale tylko na Bergisel niestety. Już na kolejny weekend na ten piękny konkurs się nie udało. No, ale dzisiaj mamy nadzieję też na piękny konkurs. Jak się tutaj podoba w ogóle? Jak wrażenia? Jest to bardzo fajnie, niby Wisła, wiesz, wszędzie daleko, ale jak się te idzie znaleźć znajomych, klimat jest. Przyjechałem sam, a wczoraj, tak powiem, wieczorem sporo grup było do skoczenia. Kogoś ciekawego się udało spotkać ze skoczków na przykład? Tak, udało się spotkać Amerikanina Kevina Wicknera, także Mackenziego, Boyd Close'a. Czyli Ameryka no Północna. Tak, no i generalnie bardzo miłą kadrę Turków. Jak z tą atmosferą? No, czy spokojnie właśnie, czy wyczujecie trochę taką jednak zwiększającą się presję? Okay. Ty mówiłeś o tych detalach, że głównie detali brakuje. Co ty masz na myśli, jeżeli chodzi o te detale, których ci brakuje? Znaczy, ja nie jestem ekspertem, no. Co ja mogę powiedzieć? Ale pamiętasz całej swojej kariery, że zdarzało się po takim słabszym momencie, że przychodził jakiś przełom? Czy to dopiero może być turniej czterech skoczni, czy może dopiero Zakopane, gdzie wymiatacie na ogół? Że
fizycznej dyspozycji jeszcze brakuje? Dużo, niedużo? Jak ty się czujesz przygotowany? Wczoraj tak było blisko, no. A dziś znowu daleko, także cały czas coś brakuje. Okej, warunki dzisiaj chyba takie bardziej sprawiedliwe, nie wiało już jak wczoraj, więc można było trochę poskakać. Tak, warunki były super, także bardzo, bardzo fajnie się pogoda udała, chociaż pogoda się udała. Bardziej teraz potrzebujecie odpoczynku czy coś zmiany w treningu, bo nie idzie właściwie każdemu z was. Dawid się nie złapał do w ogóle finałowej rundy. No ty u siebie po prostu marzyłeś pewnie o dziesiątce, ale nie o trzeciej, tylko o pierwszej. Znaczy to ja nie jestem ustalenia planu. Ja mam swój pomysł, swój plan i tak naprawdę będę dalej realizował, dalej będę pracował. No i wierzę, witam wszystkich kibiców skoku w Polsce, kibicujemy tutaj ostro z panem Wojtkiem. No, jak na razie Kamil Stoł jedynie jest naszą nadzieją. No właśnie, bo spotykamy się w przerwie, jesteśmy po pierwszej serii. Dokładnie. Trzech Polaków awansowało, Kamil Stoł, Piotr Grzyła, Oleg Zniszczo. No jest trochę lepiej, no bo do tej pory było dwóch, zawsze raz jest trzech. Jest blisko był Dawid Kubacki, ale no powiedzmy sobie, że tak cały czas wynikowo szału nie ma. No szału nie ma, no czekamy z nadzieją na tą drugą serię. Może Kamil Stoł tutaj jeszcze nam, że tak powiem, da nadzieję na jakieś lepsze miejsce. Jak ty mówisz? Mateusz. Skąd przyjechałeś? Ja przyjechałem z Karpina, z takiej pięknej małej miejscowości. Aha. Z okolic Nowego Targu. Czyli tu górskie tereny. No, górskie tereny. Dawid Kubacki tam mi opowiadał szaflary, no, z tego Kubacki, co wiem, pochodzi. Dokładnie, tak. dokładnie. No właśnie, no i pierwszy raz w Wiśle, czy już któryś? Nie, byliśmy dwa lata temu też. No i jak się tak tutaj podoba, jak wrażenie? Jak no, obiekt? Super, pięknie, no. Wiadomo, atmosfera jak to na zawsze na polskich skokach wyśmienita. Pogoda też nam jakoś nie spada figlów, także jest fajnie. Jak wrażenia w ogóle po tych twoich skokach dzisiejszych? No są pierwsze punkty, można powiedzieć, że udane po południu? No tak, to był udany start sezonu. Bo zrobiłem swoje pierwsze punkty u siebie, z czego naprawdę jestem zadowolony, bo było bardzo, bardzo sympatycznie zrobić te punkty u siebie, gdzie jest ciężej. Co udało się tak poprawić w dzisiejszym konkursie, że te punkty w końcu były i co czujesz, że tak w końcu upuściło? Ogólnie moje skoki, wiedziałem, że stać mnie na to, żeby zrobić punkty, bo potrafiłem tak skakać. Luz, troszkę luzu przyszło, uśmiech na twarzy, bo widać mnie dla kibiców. Tutaj przed tymi kibicami to masz szczególny wymiar, że u siebie i poniosło cię to bardziej? Dawno tylu kibiców tu nie widziałem. I po prostu uśmiech na twarzy, radość z tego, że tutaj są, że mogą nas kibicować i było fajnie. Duży ból głowy po tym weekendzie, no bo też tutaj no dużo kibiców, pewnie chcieliście sprawić radość, a wiadomo, że no nie wyszło tak, jakbyście zakładali. To co mówię, zawsze w Polsce chcemy sprawić radość kibiców, bo wiemy, że stoją za nami. Te zawody to są specjalne, bo kibiców mamy najlepszych na świecie. Dlatego trochę przykro mi, bo wiadomo, ale będziemy się starali jak najszybciej i też kibicom zrobić radość jak najszybciej. Jest pan w stanie jakąś taką jedną, dwie konkretne przyczyny wskazać tego złego stanu rzeczy, czy to w przypadku każdego zawodnika jest indywidualnie? Myślę, że to jest indywidualne i każdy zawodnik się ustawia sam w głowie mentalnie. Ciągle będziemy dalej rozmawiać, dyskutować. Uważam, że po trzech tygodniach, po trzech weekendach pucharowych Pucharów Świata trzeba podjąć jakieś decyzje i być może pewne rzeczy zmodyfikować, zmienić. No, o tym właśnie porozmawiamy. A są jakieś przypuszczenia, co może być właśnie powodem takiego stanu rzeczy? Tutaj widzimy nawet właśnie te ściany, że tak powiem, w cudzysłowie, no nie pomogą. Znaczy generalnie nie ma czasu, nie było czasu w ciągu ostatnich trzech tygodni na spokojny trening techniczny na skoczni. To trening na skoczni jest treningiem technicznym, prawda? Jeżeli moc, parametry te fizyczne są na swoim miejscu, no to trzeba rozpatrzyć możliwość właśnie technicznego treningu. A na ten techniczny trening trzeba zaplanować na pewno kilka jednostek treningowych, skoro spokojnie rozłożonych w czasie. No i
zobaczymy jeszcze, jak się to będzie odnosiło do poszczególnych nazwisk. Także mamy jeszcze grupę, która pojedzie na Puchar Kontynentalny, prawda? Jest Klingenthal, jest potem Engelberg, jest skocznia przygotowana tutaj, ale są skocznie już w tej chwili przygotowane w Europie. Musimy o tym porozmawiać właśnie, co zrobić, bo już jest wiele rzeczy zaplanowanych. Być może trzeba będzie te plany pozmieniać, zmodyfikować. No, na pewno mamy sytuację taką, w której musimy jakiś plan naprawczy zastosować. Trudno się cieszyć, jak się skoczy krótko, no to jest naturalne, nie? Jak się daleko skacze, no to się człowiek cieszy, a jak klepnie się w bóle, no to tak nie do końca jest zadowolony, nie? Także no to jest naturalne, nie? Według mnie, no także no wiadomo, że szuka się tej radości też gdzie indziej, no w jeziorze tam trochę trzeba pożartować i dalej iść do przodu i pracować, żeby ta odległość i ta radość wróciła, no bo to wiadomo, że to idzie jedno z drugim. A jak pan patrzy na właśnie występy naszych zawodników, to jest jakaś taka jedna rzecz, która się albo kilka rzuca w oczy, że byłoby jakiś taki wspólny błąd, czy niekoniecznie? Jakie pan ma przemyślenia? Nie, ja widzę, że oni po prostu wszyscy czują się nieswojo. Jest tam być może jakiś powód tego, prawda, ale to tą całą grupę. To nawet lepiej czasami niż jednego, a nie, dotknęło jak gdyby całą grupę. Wszyscy skaczą nieco niżej, poniżej swoich możliwości. Trzeba ich przywrócić do tych swoich możliwości, bo my przecież nie chcemy więcej. Niech skaczą to, co umieją. Za moimi plecami trwają już prace tak zwane sprzątające. Są zbierane barierki. Teren wokół skoczni z takiego oblężonego medialnie staje się już spokojnym. Mrok spowił Wisłę. No i też niewesołe myśli wokół sportowych wyników naszych reprezentantów. Ostatecznie zawody kończymy z trójką w czołowej 30. Piotr Żyła, Aleksander Zniszczow w trzeciej dziesiątce. Najwyżej Kamil Stoch na miejscu 11. Pierwszy taki konkurs na polskiej ziemi w tym wieku, kiedy nie mamy choćby jednego reprezentanta w czołowej 10. No potrzebne jest coś w rodzaju planu naprawczego. Mówił też o tym prezes Apoloniu Steiner. Więc no takie uczucia mam zdecydowanie mieszane po tym weekendzie, no bo jednak mimo wszystko fantastyczna atmosfera, dobra organizacja, naprawdę kibice dopisali i fajnie, że tutaj mogli się pojawić i naprawdę Wisła też jako sama okolica ma w sobie sporo uroku, ładnych widoków i na pewno też gdyby tutaj przyjechać na wypoczynek, to można nacieszyć się fizycznie różnego rodzaju spacerami po tych szlakach czy też jazdą na nartach, ale jednak no, wyniki sportowe też nie schodzą na dalszy plan, tylko są bardzo ważne i istotne w tym wszystkim. No i dlatego trzeba trzymać kciuki za to, żeby trenerowi Doleżalowi, jak i całemu jego sztabowi udało się szybko wykaraskać naszą reprezentację z tych tarapatów. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 3 dni na vlogu. Mam nadzieję, że dramatu wielkiego nie było. Oczywiście za wszystkie niedoróbki przepraszam. Pozdrawiam również wszystkich napotkanych przez siebie kibiców, jak i tych nienapotkanych. Do zobaczenia w przyszłości. Karuzela Pucharu Świata jedzie dalej. No i będziemy to wszystko śledzić, relacjonować i też starać się mimo wszystko do was uśmiechać, bo śmiech to zdrowie i don't worry, be happy. O, może z takim przesłaniem. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie.